Lazar Nicolas Carnot to francuski polityk, matematyk i generał pochodzący ze znanej rodziny matematyków, fizyków i polityków. Jego nazwisko pojawiło się na liście 72 nazwisk na wieży Eiffla. Z zawodu inżynier wojskowy. Współpracował z Napoleonem pełniąc wysokie stanowiska urzędnicze. W matematyce był jednym z twórców geometrii nowoczesnej. Znane są jego prace dotyczące geometrii rzutowej i analizy matematycznej. W tej lekcji poznasz twierdzenie, które wymyślił, mianowicie twierdzenie kosinusów. Czy kiedykolwiek było ci żal, że twierdzenia Pitagorasa można użyć tylko w trójkątach prostokątnych? Od dziś to już nie będzie problem. Poznasz twierdzenie kosinusów, które jest uogólnieniem twierdzenia Pitagorasa na wszystkie trójkąty. Weźmy trójkąt o bokach A, B i C. Kąt naprzeciwko boku A nazwijmy alfa, ten naprzeciwko B beta, a ten naprzeciwko C gamma. Twierdzenie kosinusów mówi, że kwadrat jednego boku, na przykład C. Trójkąta jest równy sumie kwadratów dwóch pozostałych boków, czyli a kwadrat plus b kwadrat, pomniejszonej o podwojony iloczyn tych dwóch boków oraz cosinusa kąta między nimi, czyli 2ab cosinus gamma. W przeciwieństwie do twierdzenia Pitagorasa, tutaj żaden bok ani kąt nie jest wyróżniony, bo nie potrzebujemy kąta 90 stopni. Twierdzenie kosinusów możemy zapisać na trzy sposoby. Spróbuj teraz samodzielnie zapisać pozostałe dwa sposoby dla tego trójkąta. Powinniśmy otrzymać a do kwadratu to b do kwadratu dodać c do kwadratu odjąć 2bc cosinus alfa oraz b do kwadratu to a do kwadratu dodać c do kwadratu odjąć 2ac cosinus beta. Sprawdźmy, czy to twierdzenie działa. Weźmy sobie trójkąt równoboczny o boku 4. Narysujmy go. Zapisz twierdzenie kosinusów dla tego trójkąta. Ponieważ wszystkie kąty i boki są takie same, wszystkie wersje twierdzenia też będą wyglądać tak samo. 4 do kwadratu równa się 4 do kwadratu, dodać 4 do kwadratu, odjąć 2 razy 4 razy 4 razy kosinus 60 stopni. Mamy zatem 16 równa się 16, dodać 16, odjąć 32 razy cosinus 60 stopni, czyli 1 druga. Otrzymujemy 32 odjąć 16, czyli 16. To jest tyle, ile mieliśmy po lewej stronie. To twierdzenie jest prawdziwe również dla trójkąta prostokątnego. Jeżeli dobierzemy boki tak, aby c było przeciwprostokątną, to kąt gamma wyniesie 90 stopni. Jeżeli podstawimy to do odpowiedniej wersji twierdzenia, otrzymamy, że c do kwadratu to a do kwadratu, dodać b do kwadratu, odjąć 2ab razy kosinus 90 stopni. Pamiętasz, ile wynosi ten kosinus? To 0. Zniknie nam zatem cały ostatni wyraz 2 razy a razy b razy kosinus gamma ma i otrzymamy po prostu twierdzenie Pitagorasa. Teraz czas na przykład dla Ciebie. Popatrz na ten trójkąt. Znamy w nim długości dwóch boków. Wynoszą 7 i 8 oraz miarę kąta pomiędzy nimi. To 38 stopni. Proszą nas o podanie długości wszystkich boków i miar wszystkich kątów. Oznaczmy brakujący bok przez x, a brakujące kąty przez alfa i beta. Jak myślisz? Od czego lepiej zacząć? Od szukania brakujących kątów czy boków. Wypisz wszystkie trzy wersje twierdzenia kosinusów dla tego trójkąta. Zobaczmy, która okaże się najbardziej pomocna. Powinniśmy otrzymać 7 do kwadratu równa się 8 do kwadratu dodać x do kwadratu, odjąć 2 razy 8 razy x cosinus alfa. Kolejne równanie wygląda następująco x do kwadratu równa się 8 do kwadratu dodać 7 do kwadratu odjąć 2 razy 8 razy 7 razy cosinus 38 stopni Ostatnia wersja wygląda tak 8 do kwadratu równa się 7 do kwadratu dodać x do kwadratu odjąć 2 razy 7 razy x razy cosinus beta Czy któreś z równań umiemy rozwiązać Najprostsze jest drugie Zawiera tylko jedną niewiadomą x i występuje ona tylko w jednym miejscu. Sprawdź się i rozwiąż je samodzielnie. Otrzymujemy x do kwadratu, równa się 49, dodać 64, odjąć 2 razy 56 razy cosinus 38 stopni. Wartość kosinusa znajdujemy w tablicach trygonometrycznych i otrzymujemy w przybliżeniu 113 odjąć 112 razy 788 tysięcznych. Ten ostatni iloczyn to około 88. Po podstawieniu otrzymujemy, że x do kwadratu to w przybliżeniu 25, czyli x to około 5. W ten sposób obliczyliśmy pierwszą z brakujących wielkości. Co dalej? Wykorzystajmy pozostałe równania. Możemy na przykład do pierwszego podstawić to, co już obliczyliśmy, czyli wartość x. Zrób to samodzielnie. Otrzymujemy 7 do kwadratu, równa się 8 do kwadratu, dodać 5 do kwadratu, odjąć 2 razy 8 razy 5 razy cosinus alfa. Mamy zatem 49 równa się 64, dodać 25, odjąć 80 razy cosinus alfa. Stąd wynika, że 80 razy cosinus alfa to 89, odjąć 49, czyli 40. Otrzymujemy, że cosinus alfa to 40 podzielić przez 80, czyli 1 druga. Ile w takim razie wynosi miara kąta alfa? To 60 stopni. No to jak obliczyć ostatni brakujący kąt? Moglibyśmy skorzystać z trzeciego równania, ale istnieje prostsza metoda. Znamy przecież już dwa kąty tego trójkąta. Trzeci możemy obliczyć, korzystając z sumy miar kątów w trójkącie. Beta to będzie 180 stopni, odjąć 38 stopni, odjąć 60 stopni, czyli 82 stopnie. Wykonaliśmy nasze zadanie. Możemy przejść do kolejnego. Wykaż, że trójkąt o bokach 10, 8 i 5 jest rozwartokątny. Zacznijmy od rysunku pomocniczego. Skoro ten trójkąt ma być rozwartokątny, to dwa kąty muszą być ostre, a jeden rozwarty. Rysujemy zatem trójkąt rozwartokątny. Oznaczmy kąty alfa, beta i gamma. Czy musimy znać miary wszystkich kątów tego trójkąta? A może jesteśmy w stanie przed obliczeniami stwierdzić, który kąt w tym trójkącie może być rozwarty? Pomoże nam zasada, że w każdym trójkącie największy kąt leży naprzeciwko najdłuższego boku, a naprzeciwko najkrótszego najmniejszy. Kąt, który powinniśmy sprawdzić, to ten naprzeciwko boku 10. Uż teraz odpowiednie równanie. 10 do kwadratu to 8 do kwadratu, dodać 5 do kwadratu, odjąć 2 razy 5 razy 8 razy cosinus alfa. Otrzymaliśmy proste równanie z jedną niewiadomą. Samodzielnie wyznacz z niego cosinus alfa. 100 równa się 64 dodać 25, odjąć 80 razy cosinus alfa. 80 cosinus alfa równa się 64 dodać 25, odjąć 100, co daje nam minus 11. Dlatego cosinus alfa to minus 11/80. Skoro cosinus alfa jest ujemny, to alfa jest kątem większym niż 90 stopni. To właśnie mieliśmy wykazać. Zapisujemy wniosek i stawiamy znak końca dowodu. Przejdźmy do kolejnego wezwania. Oblicz długość boku X w pokazanym trójkącie. Już na samym początku mam zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie ułożyć odpowiednie równanie. Ponieważ w tym trójkącie znamy miarę tylko jednego kąta, wybieramy taką postać twierdzenia, która zawiera właśnie ten kąt, czyli 14 do kwadratu równa się 10 do kwadratu, dodać x do kwadratu, odjąć 2 razy 10 razy x razy cosinus 120 stopni. Zanim rozwiążemy to równanie, musimy obliczyć cosinus 120 stopni. Nie znajdziemy tej wartości w tablicach maturalnych. Musimy posłużyć się wzorem redukcyjnym. Kosinus 180 stopni odjąć alfa to minus kosinus alfa. Stąd wynika, że kosinus 120 stopni to kosinus 180 stopni odjąć 60 stopni, czyli minus kosinus 60 stopni. To będzie po prostu minus jedna druga. Wracamy do naszego równania. Mamy. 196 równa się 100 dodać x do kwadratu odjąć 20x razy minus 1 druga. Po wymnożeniu końcówki otrzymujemy plus 10x. To równanie jest kwadratowe, więc wszystko przerzucamy na jedną stronę i porządkujemy. x do kwadratu dodać 10x odjąć 96. Rozwiąż to równanie samodzielnie. Liczymy deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. Otrzymujemy 100 odjąć 4 razy 1 razy minus 96, co daje nam 100 dodać 384, czyli 484. Pierwiastek z tego to 22. Otrzymujemy dwa rozwiązania. x1 równe minus 10 odjąć 22 podzielić przez 2, czyli minus 16 oraz drugie x2 równa się minus 10 dodać 22 podzielić przez 2, czyli 6. Czy to zadanie ma dwa rozwiązania? Nie, bo bok nie może mieć ujemnej długości. Stąd wiemy, że brakujący odcinek ma długość 6. Twierdzenie kosinusów to ulepszona wersja twierdzenia Pitagorasa, działająca dla wszystkich trójkątów, niekoniecznie prostokątnych. Ten dział dotyczy funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi działami.